Co 3 dni mamy taką pogodę. Paliwo kosztuje. Robimy coś, czego nam bardzo brakowało w Maroko. Mam nadzieję, że to ta końcówka do zatankowania gazu. Wszystkie musimy kupić kartę do internetu. No przyznaj się, Paweł, co jeszcze zgubiłeś oprócz głośnika? Jest to chyba najpiękniejsza plaża. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Copenhagen blinds, how to reach for the city lights. This ain't where I belong. Witajcie w nowym vlogu. Witamy was z Hiszpanii. Tak, jesteśmy już w Ceucie. I mamy jakieś takie mieszane uczucia. I smutno nam, się cieszymy. Nie wiem. No jeszcze jesteśmy na kontynencie afrykańskim, to jeszcze nie Europa. Przejechaliśmy wczoraj przez granicę wieczorem, a dzisiaj mamy w południe prom. Także przenocowaliśmy w Ceucie, no i w sumie to był dobry wybór, bo na granicy zeszło nam się dosyć długo, prawie 2 godziny, więc... No dobrze, że wczoraj w nocy to zrobiliśmy, bo dzisiaj rano byśmy się trochę stresowali, że nie zdążymy na prom i w ogóle, a tak już mamy wszystko załatwione i... Możemy kontynuować naszą podróż dalej. Wczoraj jeszcze przed wyjazdem z Maroka zrobiliśmy pranie, zmieniliśmy pościel. Nie wiem, czy w Maroku jest taniej, za jakieś 17 kilo prania zapłaciliśmy 15 euro, 150 dirhamów. No, ale mamy już to ogarnięte, jeszcze jest takie troszeczkę wilgotne, bo było niedosuszone, dlatego jeszcze tego nie chowam. No i co, jemy śniadanie i lecimy do Europy. Oczywiście będziemy musieli zrobić zakupy też już, ale to już myślę, że zrobimy w Hiszpanii. I tutaj się okaże, czego nam brakowało w Maroku, jak wpadniemy do Lidla i zobaczymy te wszystkie pełne półki z europejskimi produktami. Paweł, ja już nie mogę się doczekać śniadania. Monika jest nie do życia, już wam to mówiłem przed śniadaniem, także jemy już. Jemy, kawa już zrobiona, dobra, chodź. Monika, co wykańczasz, serek jeszcze z marokański? Już dzisiaj będzie żółty chyba, nie? Tak, jeszcze na razie wykańczam marokański. Ale ja go bardzo lubię. Będzie mi go tak robić. Ja też go bardzo lubię. My już prawie ogarnięci. Jedziemy teraz do Ceuty, do miasta, do centrum. Zatankować jeszcze auto. Wjeżdżamy na prom. No i widzimy się z wami na promie. Przyjechaliśmy na Shella. Paliwo kosztuje euro 27 w Ceucie za litr. Także no, chcę dotankować, bo pamiętam z doświadczenia, że jak wjeżdżaliśmy do Maroka, no to paliwo było dużo tańsze niż w Europie. Także już będziemy mieli troszeczkę więcej paliwa do jeżdżenia po Hiszpanii. Za 24 litry zapłaciliśmy 30 euro 82 eurocenty. Dajcie znać w komentarzach, po ile jest paliwo w Polsce. Monika, nie płacz. Nie płacz. Ale smutno się. Smutno. Mam takie mieszane uczucia. Zmiana. Jak ja zazdroszczę tej ekipie, która właśnie przejechała. Pewnie jadą do Maroka. Just as they say, let it all go, flow down the river. No my już w Hiszpanii w końcu! Dotarliśmy! Tak, no i pierwsza rzecz, której nam najbardziej brakowało... Oczywiście nie przez cały pobyt, bo tylko przez ostatnie dni, to... Gaz LPG i właśnie jesteśmy na stacji, będziemy tankować. Mam nadzieję, że to ta końcówka do zatankowania gazu.
Jakby co, to są jeszcze inne. Jeszcze mamy dwie. Leci coś? Nie działa. Niestety nie możemy zatankować gazu. Idziemy zobaczyć na aplikacji, gdzie jest jakaś inna stacja w pobliżu i pojedziemy tam. Używamy aplikacji LPG EU. No i wybieramy sobie naszą lokalizację i szukamy stacji gdzieś w pobliżu. Tu mamy dwie koło siebie, jakaś druga jest. La Pampa. Tutaj, no to dobra, no to podjedziemy na tą drugą. Daleko nie musieliśmy jechać, tam była poprzednia stacja i jesteśmy już na kolejnej. Drugie podejście. Okazuje się, że wchodzi nam 12 litrów w nasz 16-litrowy zbiornik i do zapłaty jest 11,26 €, także tyle kosztuje gaz na 3 miesiące. Czy jest Pan zadowolony? Oczywiście, jak najbardziej. A takie końcówki używamy w Hiszpanii. Tak z bliska Wam pokazuję. Tu się wkręca w naszą, pistolet wchodzi i gotowe. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale strasznie brakowało nam plaży. Choć w Maroku są cudowne plaże, to jednak długo na żadnej nie byliśmy, bo ostatnie 2 miesiące w sumie spędziliśmy na pustyni i w górach. No więc co zrobiliśmy? Przyjechaliśmy na hiszpańską plażę. W tamtym roku spędziliśmy tutaj w sumie spory czas, był wiatr Lewante, no i dzisiaj też trochę wieje, nawiało nam piachu, no ale cóż, po pustyni już nic nam nie jest straszne i obce. A film o tym, jak zmagaliśmy się z wiatrem Lewante, pojawi się tu albo tu. No było ciężko. Dzisiaj nie jest aż tak ciężko, bo jest chłodno. Znaczy mi jest chłodno, nie wiem, po tym Maroku jakoś wszędzie jest mi chłodno. Jest cisza, spokój, nikt nic od nas nie chce, nikt do nas się nie odzywa. Czujemy się tacy troszeczkę wyobcowani po tym Maroku. No, w szoku jestem. Trochę nam tego, nie wiem, brakuje. Brakuje. Trochę takie mieszane uczucia. Trochę jest nam smutno. Musimy się zaklimatyzować, bo... Z jednej strony ludzie byli trochę natrętni w Maroku, ale z drugiej strony no, pokazywało to, jak są gościnni, jak się interesują, jak potrafią zamienić kilka słów. A tutaj jesteśmy praktycznie cały dzień, jeszcze do nas nikt nie podszedł, nie powiedział cześć, co tam, jak tam, może herbatkę, może zaproszę biznes. Was na obiad, może biznes, dokładnie. Także jest inaczej, no. Tak, nie wiem, chyba, czy lepiej. Chyba wolimy już tą natrętność niż tą obojętność. Chyba tak, mi też tak się wydaje. Brakuje mi, żeby tutaj z kimś słówko zamienić, ale to może teraz, Monika, my musimy wychodzić z taką inicjatywą. Dokładnie. Tak. Może my będziemy teraz chodzić, także nie zdziwcie się, jak kiedyś teraz Fera zapuka do waszego kampera, jak będziecie gdzieś na wakacjach, o ile takiego macie oczywiście. Tak. I się zapyta. Bonjour. Bonjour. Hola. Dzień dobry. No więc delektujemy się tym spokojem, odpoczywamy, bo jutro czeka nas dosyć ciężki dzień. Musimy troszkę ogarnąć wana i zrobić dużo różnych rzeczy. Tak, i powiedzieć wam, czego nam brakowało. Cały czas mówimy, czego nam brakowało. Mi brakowało bardzo plaży już. Po prostu od 3 dni mamy taką pogodę. Nie możemy wyjść z auta, bo tak wieje, jest zimno. Uciekliśmy z plaży. Oj, muszę trzymać kamerę. Ponieważ tam piach był już po prostu wszędzie. Nie wiem, co się dzieje z tą pogodą. Mam nadzieję, że się niedługo zmieni. Plusem tej pogody jest to, że spędziliśmy cudowne chwile tutaj z Arturem i z Weroniką. Serdecznie Was pozdrawiamy. No bo pogoda była taka, że większość czasu spędziliśmy w wanie, także porozmawialiśmy sobie na różne tematy. Weronika z Arturem również byli w Maroku, mieliśmy okazję się spotkać kilka razy, także wymieniliśmy się naszymi doświadczeniami z podróży.
No mam nadzieję, że się już powoli zacznie uspokajać ten wiatr. No powiem wam tylko tyle. Tego na pewno nam nie brakowało w Maroku. Paweł jeszcze nie wspomniał, że dzięki tej wspaniałej pogodzie nie wyspaliśmy się kompletnie w nocy, bo strasznie huczało i wiało. No ale są tego plusy. Mamy czas, żeby sobie popracować i dzięki naszym sąsiadom mamy nowy nabytek. Zaraz wam pokażę. Dostaliśmy grzyby. Tutaj jest kombucha i robi się już tutaj kombucha. Czyli taki sfermentowany napój. Grzyb się żywi cukrem, robi się słodzoną herbatę i ten grzyb powoduje fermentację. Powstaje napój pełen probiotyków. Bardzo zdrowy. Zmieniamy klimat teraz, więc przyda się. I jeszcze mamy grzyby tybetańskie, ich tutaj nie widać, są w środku w mleku i robią one jogurt bądź kefir, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie jest fermentowany napój z mleka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jeszcze jest mleko. Jeszcze nie sfermentowały. Sprawdzimy jutro. Dzięki Artur, Weronika za te hojne dary. Nasze brzuchy już teraz będą zdrowe i jelita. Pełne probiotyków. Pogoda niestety nic się nie zmienia, także robimy coś, czego nam bardzo brakowało w Maroko, czyli europejski serwis. Mamy wszystko w jednym miejscu. Spuszczanie wody, ogarnięcie toalety, napełnienie zbiorników. Tego nam bardzo brakowało w Maroku. No i nie muszę używać swoich mięśni, żeby tankować wodę do zbiornika, tylko będę mógł użyć swojego szlału. Paweł ogarnia tron królewski, a w międzyczasie nalewa się woda. Szybko, sprawnie, z pięknym widokiem. Opuszczamy tą wieczną krainę, uciekamy z tego wiatru. Mam nadzieję, że dalej na południe w stronę Kadyksu będzie pogoda ładniejsza. Jedziemy do Conil de la Frontera. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Oczywiście naszym starym zwyczajem przed zrobieniem serwisu zrobiliśmy jeszcze swój serwis, czyli kompletny prysznic, van wysprzątany, brodzik, wszystko jest umyte płynem. No i mamy wszystko napełnione na full i jedziemy. Witaj nowa przygodo, hiszpańska przygodo. Kolejna rzecz, której nam bardzo brakowało, to jajecznica z kiełbaską pikantną chorizo. Po prostu ubóstwiamy ją z Moniką. Kiełbaski chorizo no, nie można dostać w Maroku, wiadomo, ale już ją w końcu mamy. A tak oto i wygląda nasza miejscóweczka w Conil, ale na tą plażę jeszcze nie idziemy. Jeszcze mamy trochę spraw do załatwienia. Przede wszystkim musimy kupić kartę do internetu. No tak, bo jak nie będzie karty, nie będzie internetu, to nie będzie filmów. Nie będziecie mieli co oglądać, także śmigamy teraz na miasto. Mam nadzieję, że coś kupimy. Monika, czy ty się stęskniłaś za sukami? Tak, z europejskimi. Chodzimy, szukamy, ale bez internetu ciężko coś znaleźć. No naprawdę, Google Maps by się przydał w tym momencie, bo na razie nic nie możemy znaleźć. Jest dużo sklepików, miasto się wydaje małe, ale no jednak, ale myślę, że to będzie gdzieś tu. Okej, zobaczmy. Jest, trafiony, zatopiony. I to nawet ten operator, którego szukaliśmy. Misja zakończona sukcesem. Zdecydowaliśmy się znowu na Laika Mobile. Mamy 150 giga internetu za 20 euro. Do tego ten internet się kumuluje, czyli jeżeli nie zużyjemy w jednym miesiącu, to możemy go użyć w drugim miesiącu. I jeszcze dodatkowo możemy używać tej karty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo jeszcze są minuty,
nieograniczone tutaj w Hiszpanii i 1000 minut międzynarodowych. No minut nie można używać w roamingu, ale internet owszem, także to jest fajna opcja, bo nie będziemy już musieli kupować kolejnych kart w innych krajach, jeżeli będziemy przez nie przejeżdżać. Super! Vamos, Pablo! Takiej kawy się na mieście też nam brakowało, chociaż cenowo to trochę wygląda już gorzej. 8 euro, 2 ciasteczka, kawa, herbata. No za tyle to my mieliśmy dosyć porządne zakupy na bazarze w Maroku. Tak, już jesteśmy tutaj w Konil, no to musimy Wam troszeczkę powiedzieć na temat historii tego miasta. Otóż początki sięgają XIV wieku i pan o nazwisku Guzman, o pseudonimie Piękny, wybudował tutaj pałac, piękną wieżę, ogrodził tutaj ten cały kompleks murami. I w XIV wieku miejsce to zaczęło słynąć z połowu tuńczyka. Zjeżdżali się tutaj książęta z całej Hiszpanii, no bo jak to Hiszpanie, oni lubią sami nadzorować całą pracę. Już powstał zamek z jakimś kompleksem obronnym, no to ludzie zaczęli w okolicy budować domy i tak powstała Medyna. Oj, przepraszam, w Hiszpanii jest to po prostu starówka. Jeszcze mi zostało z Maroka. A można powiedzieć, że chodzimy teraz z Moniką po Medynie. Tylko, że hiszpańskiej. Cały czas się na tym łapiemy, że mamy jeszcze wrażenie, że jesteśmy w Maroku. Tak. A w ogóle ja zamiast iść po chodniku, to często jeszcze idę po ulicy. No tak się nauczyłem od Marokańczyków po prostu. No. Tak, nie wiem dlaczego. Się tak, starasz się wbić tak, ten tak. Uliczny. Mam nadzieję, że się to niedługo zmieni, bo tutaj w Hiszpanii trochę nie jest zbyt bezpiecznie tak sobie ulicami chodzić. Hiszpanie, wiecie, jacy narwani są za kierownicą. Większość naszego pobytu w Maroku brakowało nam też muzyki. Nie mamy radia, nie mamy telewizji, ale mieliśmy głośnik. Właśnie mieliśmy, bo Paweł go zgubił w mieście Essaouira, czyli w sumie na początku naszej podróży. Jak nie oglądaliście filmu z Essaouiry, to pojawi się tutaj. Ale już uzupełniliśmy braki, kupiliśmy głośniczek, także będzie muza. Przyznaj się, Paweł, co jeszcze zgubiłeś oprócz głośnika? Zgubiłem ten nasz chodniczek plastikowy, który rozkładaliśmy przed vanem gdzieś w okolicach Marrakeszu. Może ktoś znajdzie. I co jeszcze zepsułeś? No i zepsułem tą firankę, która służyła też jako moskitiera przy drzwiach. No, urwałem ją po prostu i zerwała się razem z listwą przy suficie. No, także tyle strat, ale cóż, naprawiamy po trochu. Nic się nie stało. Naszą uwagę przykuł ten budynek z tyłu za nami. Okazało się, że jest to barokowa budowla z 1779 roku, która została ufundowana przez Don Sebastian Sanchez Franco. Było to schronienie dla 30 biednych rodzin. Także już w tamtym czasie ludzie mieli gest, że tak powiem. No. Bardzo ładny w ogóle budynek. Dobra Monika, przebieraj trochę tymi nóżkami, bo lecimy na zachód słońca. Mamy głośnik, muzykę, no to będzie romantika dzisiaj. Koniec są piękne zachody słońca. Tak. Sami zobaczycie zaraz, jak zdążymy. I think that I'm going to hiding.
W końcu sobie poplażowaliśmy, bo ostatnio trochę wiało, jak byliśmy na poprzedniej plaży, a dzisiaj jest super pogoda i mieliśmy w końcu okazję sobie wygrzać się na słoneczku. Tak, a najbardziej cieszy mnie fakt, że moim zdaniem jest to chyba najpiękniejsza plaża w Hiszpanii. Tak myślę. No jest piękna i ogromna, jak na Malediwa. Tak. Ale co? No trzeba iść coś ugotować. Tak, ugłodniliśmy. Ramadan się skończył, Monika. Trzeba iść coś zjeść. Nie możemy się przestawić na ten czas. No, ten czas tak tu szybko płynie, te 2 godziny cały czas tam brakuje w ciągu dnia. No, ale przynajmniej dzień jest dłuższy, także idziemy gotować, no, zbieramy na noc. My już odświeżeni po tym plażowaniu bierzemy się za obiad, a z Wami się będziemy już powoli żegnać. No trochę nas słonko przyjarało. Tak, no ja myślałem, że to słońce już tutaj tak mnie nie będzie brało po Maroku, a tu jednak ma moc. Hiszpania ma moc. Tak, ale zanim skończymy, chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin Łukaszowi. Obchodzi urodziny 27 kwietnia, no i jego dziewczyna Małgosia postarała się, żeby zrobić mi niespodziankę. Tak, Łukasz 100 lat, dużo zdrowia, podróży. No i czego sobie tylko życzysz? Wszystkiego co najlepsze. No, a my będziemy kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy do komentowania tego filmu. Dajcie łapkę w górę. No i nowych widzów oczywiście do subskrybowania naszego kanału również zapraszamy. Także trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Hej! Hej! Smućcie się, że już opuściliśmy Maroko, bo będą jeszcze w ogóle super przygody, jeszcze podróż do Polski, jedziemy teraz do Polski, jedziemy przez Hiszpanię i resztę Europy, także będzie się działo. Oczywiście, teraz Fera zawsze coś wymyślicie. Teraz Fera zawsze coś wymyśli.